Dzień dobry. Dzisiaj pooglądamy galę mast. No w tym roku gala jest w miarę ładna. Jest w miarę ładna, w miarę gruba. A tutaj są takie, pokazuję już wam, ekstremalne. To są ósemki. Ale większość jabłek to jest tak od 7 w górę. Tu mamy Dekarli Fendekę. Nie, przepraszam, to jest Brookfield. A Brookfield od Fendeki niedużo się różni. I też jest gruba. Był tu zastosowany już 2 razy krzem i 2 razy haskon. Krzem był zastosowany wczoraj. I do krzemu, jeżeli ktoś chce, ma taką ochotę, można jak najbardziej dodać kaptanu. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Dlatego ja wybieram takie produkty, które wam pokazuję, które są godne polecenia. O resztę mnie nie pytajcie, ja wszystkich produktów nie znam, bo po prostu jest to niemożliwe. I nieraz zadajecie mi pytanie, a pan, zna pan to? Nie, a po prostu niektóre produkty stosowałem wcześniej, ale to się tak wszystko zmienia, że nawet nie jestem w stanie znać. Jeżeli będę widział skład, to mogę cokolwiek powiedzieć. Tu jest Dekarli Fendeka i ona zawsze też była drobniutka, ale tutaj widać piękne jabłuszka. Co spowodowało, że te jabłka tak ładnie nam urosły? Na pewno wiele czynników, nie można powiedzieć, że to jeden czynnik. Zastosowałem te swoje cudowne rozwiązania i to pomogło. Na pewno tak, ale w dużej mierze pomaga nam pogoda. Ciepło. W nocy ciepło, cały lipiec ciepło, po 22-23 stopnie w nocy. To były tropikalne noce i to jabłko fajnie rosło. Druga sprawa, jak już wspomniałem, wszystkie te moje rozwiązania, tylko one stosowane z głową, nie na hura, powolutku, systematycznie. No i to jabłko wygląda, jak wygląda, widzicie, co ja tu będę mówił. No ale dużo pomaga nam pogoda, no i oczywiście woda. Woda, trzeba dawać wodę w korzeń cały czas i jest to też ma takie duże odzwierciedlenie co do wody. Kupiłem sobie właśnie te czujniki elektroniczne i teraz widzę, ile to drzewo potrzebuje rzeczywiście tej wody. Są to duże ilości. W porównaniu z tamtym rokiem jest to plus minus 30% więcej idzie wody w takim samym adekwatnym okresie rok temu, a teraz. No jest duża różnica, jeżeli mamy na wszystko wgląd, jest to mierzone. No jak można na oko podlewać sad? Ja do tej pory tak robiłem i widać, to było źle. Na początku te drzewa przelewane były, a potem tej wody było zdecydowanie za mało. No i te jabłka rosły jak rosły. Dawało się różne odżywki. Efekt był taki, że za mało było wody w glebie. No teraz jest wszystkiego dopakowane. No i to jabłko rośnie. Co do handlu, zobaczymy. Zobaczymy, co to w ogóle z tego będzie, czy oni nam dadzą cenę, bo ci nasi wspaniali odbiorcy, oni dbają o nas, żebyśmy nie byli za bogaci i żeby nam fiksem dyrdum od nadmiaru pieniędzy nie odbiło. Oni mogą mieć pieniądze, ale sadownik już nie musi. On wystarczy, że ma na chleb, na rachunki i to dla niego wystarczy. Także już coś tam kombinują z ceną, grzebią już przy cenie, chcą jakieś obniżki zrobić, ale panowie, nie oszukujmy się, jabłka nie ma. Jabłka nie ma. Widzicie tutaj jabłko? To jest wszystko mało. Mało tego, o jak widać, tam jeszcze coś wyleci z tego. Niektóre drzewa są w ogóle puste i tutaj nie ma co liczyć, że będziemy mieli jakieś ogromne plony. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. To, że gala jest troszeczkę grubsza, troszeczkę nadleci jakoś ilościowo. A zaraz przejdziemy w Prince'a tu obok i wam pokażę, jak wygląda Prince. No, on jest ładny, ale czy to będzie z tego jakieś ogromne ilości, które będą powalać na kolana? No nie, nie. Przyroda jednak zrobiła swoje, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Dobra, przejdziemy w Prince'a, wam pokażę, jak wygląda Jona Prince. No i tu mamy pana Jona Prince'a, który był potraktowany haskonem z molistarem. Efekty widać bardzo dobre. Jabłko ma 7,5, 7, 7,5. Nie ma żadnych przerostów. Raczej jabłko jest
raczej jabłko jest drobnawe, można powiedzieć. Jak na prysika, to jest drobne. Niektóre drzewa są też takie mniej wypasione, mniej obłożone towarem, tak jak tu widzimy troszeczkę na dole, ale tych jabłek zdecydowanie jest za mało. Góra może być, ale sama góra nam nie zrobi masy. To musi być całe drzewo. Całe drzewo musi być oblepione, no i wtedy widzimy. Tutaj o, doły są cienkie, po parę jabłek, góra troszeczkę silniejsza. No i zobaczymy, ile się z tego urwie. Coś tam będzie, ale szału, jak powiedziałem, nie będzie. Co do zwójek, na razie spokój. Mszyca, spokój. Właśnie krzem ma to do siebie, że liść jest bardzo mało atrakcyjny dla tej mszycy, ponieważ on się staje twardy, taki szeleszczący. No i ona się nie może w niego wgryźć. No i tyle. Kroiłem dzisiaj jabłuszka. Każde jabłko ma 4 pestki. Nawet to takie mocno, mocno uszkodzone przez mróz z obwódką. Normalnie ma 4 pestki. I to bardzo dobrze wróży. Będzie dobrze przyswajalny wapń. Będzie mało oddychać w komorze. No i dłużej poleży. Dobra, ja na dzisiaj kończę pracę. Idę na dobranockę obejrzeć misia uszatka, nie wiem, kiedyś był misie uszatek, się oglądało, lub reksia, albo krecik. To były takie dobranocki, teraz nawet już dobranocek nie ma. Kolację zjeść, trochę odpocząć, no i tyle. Jutro jechać może do Warszawy na pokaz wojska. Zobaczymy, czy już wszystko rozdali, czy jeszcze im zostały jakieś zasoby wojska. Czym się będą chwalić, czy będą tarpanami jechać, czy dostali coś od Amerykanów. No dobra, pozdrawiam wszystkich, miłego weekendu, hej.